Zobaczcie, udało mi się kupić, właściwie dostałem za darmo, klocki AT do Goldfingera, zaraz je założę. A czym się różnią? Ferodo ma klasę tutaj FF, a ATE ma FG, czyli po zgrzaniu współczynnik tarcia powinien być większy. Trochę stało w samochodzie, gość rozbił samochód, a przed rozbiciem wymieniał, dlatego je założę i zobaczymy, jaka będzie różnica w hamowaniu, czy będzie w ogóle jakakolwiek różnica. Bo powiem szczerze, że z tych Ferodo nie jestem zadowolony, słabo to hamuje. Nawet w takiej małej budzie, przy takim dużym zacisku, to mi się wydaje, że to powinno lepiej hamować trochę. Dlatego zaraz je tutaj trochę wyczyszczę i zamontuję, zobaczymy, czy coś się zmieni. Dobra, klocki zamontowane. Tak wyglądały te Ferodo. O Boże. Wariacie. O Boże. Powiem wam, że znikają w oczach normalnie, bo te nie wiem ile są używane, ale bardzo krótko, ale te są używane to może, nie wiem, czy 1000 km na nie przejechałem. I już widzę, że te są grubsze. Czyli te z Ferodo znikają w oczach, no. Kiedyś to były takie zajebiste klocki. No dobra, jedziemy na test. Jeszcze tam parę osób mi pytało, co tam z Golfem. Jak na razie to nic się nie zmieniło. Przymocowałem tylko te wentylatory na te uchwyty, co są na Allegro, ale one nie trzymają kompletnie. Chciałem dać takie wianuszki, ale to jest na razie w fazie beta testów. Instalacja, jak widać, po staremu. Dobra, jedziemy na test klocków. Dobra, trochę tutaj już przytarłem, może się już trochę przypaliły nawet, nie wiem. Ale powiem wam, że nie ma jakiejś różnicy zbyt dużej. Także szału nie robią. A z drugiej strony powiem wam, że kiedyś jeszcze jak Ferodo, tak nawet nie za bardzo zakładałem, tylko taki jeden klient mi zachwalał bardzo. Mówi, że żadnych innych klocków nie chce, tylko Ferodo. Bo mówi, na nich jeździ najdłużej i najlepiej hamują. I to było faktycznie w tamtych czasach, jak one jeszcze były w takich chyba czerwonych pudełkach bodajże. To jak się zakładało nowe tarcze i klocki, to po prostu ten hamulec był taki, że zakładałeś nowe klocki tarcze, wyjeżdżałeś na miasto i te po prostu te hamulce już były, nie? Czyli trzeba było docierać. Tam może ze trzy razy się zahamowało i Hebel był już normalny, taki jak ma być, nie? Także, no nie wiem, czas świetności chyba Ferodo już przeminął. Teraz firmy kombinują jakieś tam, mają ograniczenia w postaci i nie mogą tak chyba dodawać miedzi czy czegoś. Czy tam procentowo muszą chyba mniej tej miedzi dodawać. Także no, nic, teraz przerzucę się na ATE, zobaczymy jak ATE się będą sprawdzać. Nie są dużo droższe, bo kiedyś to była cena chyba ze dwa razy taka. W porównaniu za ATE i Ferodo. Teraz jest tam różnica w cenie 20 zł chyba. Także no, nie ma jakiejś drakońskiej różnicy. Chociaż może trochę lepiej hamują. Tak jakby. Te kurde Ferodo są takie. No niestety to nie jest ten sam klocek co kiedyś. Założyłem koledze, nie pamiętam kiedy to było, cały zestaw, to chyba z rok czasu pojeździł, klocki się skończyły. Już półtora roku jeździł. Kiedyś Ferodo wytrzymywały ze trzy razy dłużej, tak na moje oko. Także ja tutaj nie widzę jakiejś drakońskiej różnicy w hamowaniu. Nic, jeszcze potestuję, to będę coś mówił, jeżeli coś się zmieni.